4 maja miały miejsce obchody 18. rocznicy sprowadzenia relikwii świętego Floriana do Chorzowa. Z tej okazji odbył się koncert chorzowskiego chóru świętego Floriana w towarzystwie orkiestry smyczkowej, a następnie uroczysta msza święta koncelebrowana przez księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego. Święty Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem. Dlatego też w Chorzowie, ważnym ośrodku przemysłu metalowego, święty Florian od zawsze cieszył się szczególnym kultem. Jego figury znajdują się w najstarszych kościołach miasta. W 1993 roku miasto zwróciło się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie świętego Floriana patronem Chorzowa. I w tym samym roku, 19 października, Kongregacja do Spraw Kultu Bożego przy Stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona świętego Floriana. W następnym roku, 4 maja, miała miejsce uroczystość sprowadzenia relikwii patrona miasta Chorzowa z Wawelu z udziałem metropolity krakowskiego księdza kardynała Franciszka Macharskiego oraz metropolity katowickiego księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. Relikwie zostały złożone w kościele Sanktuarium Świętego Floriana, od wielu lat pełniącym rolę centralnego ośrodka kultu tego świętego w archidiecezji katowickiej.